Dzień dobry, dobry wieczór. Powinienem raczej powiedzieć dobar den, dobro wieczór. Bardzo się cieszę z Państwa tak licznej obecności na naszym dzisiejszym spotkaniu, na wykładzie pana doktora Bojana Błażewskiego, wykładzie pod tytułem Skopje, modernizm niewygodny. Ja myślę, że jest czas, żeby powitać pana doktora Bojana Błażewskiego, który przybył do nas ze Skopje. Proszę Państwa, pan doktor Bojan Błażewski, i od tego chcę zacząć, jest stypendystą, naszym stypendystą 16. edycji programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Polonie. Programu, który od lat i z sukcesem realizujemy, zapraszając tu do Krakowa ciekawych, kreatywnych ludzi ze świata. Chcę powiedzieć, że pan dr Bojan Błażewski jest pierwszym stypendystą, który reprezentuje w naszym programie Macedonię. Jest politologiem, dziennikarzem, badaczem architektury. Zwłaszcza interesuje się związkami pomiędzy polityką a urbanistyką, kreacją miast, ich odbudową. Głównym tematem dzisiejszego wystąpienia będzie, jak Państwo się domyślacie, odbudowa Skopje po trzęsieniu ziemi. Patrząc na salę, domyślam się, że niewiele z Państwa należy do mojej generacji, która świetnie zapamiętała tą tragedię. Tragedię 26 lipca 1963 roku, kiedy Skopje, stolica Związkowej Republiki Macedonia, stało się absolutną ofiarą tragedii trzęsienia ziemi, które zabiło przecież ponad 1000 mieszkańców, które zrównało z ziemią sporą część stołecznego miasta, które liczy ponad 500 000 mieszkańców i pozbawiło dachu nad głową ponad 100 tysięcy obywateli Skopje. To była tragedia, która wstrząsnęła Europą i światem. I nie chcę powiedzieć, że cieszę się z tego powodu, ale cieszę się, że Polska w 1963 roku tak aktywnie włączyła się w proces nie tylko pomocy, ale wielkiej debaty, a następnie odbudowy Skopje. I rozumiem, że o tym będziemy również dzisiaj chcieli usłyszeć, ale nie jesteśmy, jak rozumiem, tylko lokalnymi patriotami. I to, co dzisiaj jest fascynujące i istotne, że Skopje, patrząc na Skopje z europejskiej perspektywy, intryguje nas nie tylko swoją średniowieczną historią, nie tylko tym wszystkim, co zostało jeszcze na jednym z brzegów Wardaru po osmańskiej, tureckiej obecności w Macedonii, ale że Skopje dzisiaj to z jednej strony symbol tej, można powiedzieć, debaty architektonicznej, w której uczestniczył cały świat, debaty z lat 60., ale też dzisiaj Skopje to niezwykle spóźniony przykład. Patrzę na pana ambasadora Jakuba Forst-Batalię, który jest z nami. Przykład wpływu wiedeńskiej Ringstrasse, bo budowa programu nowej państwowej stolicy zrealizowana z takim rozmachem w Wiedniu 100 kilkadziesiąt lat temu jest gorącym tematem dzisiaj w Skopje. Ale nie przedłużam tego wprowadzenia. Chcę powiedzieć, że to spotkanie odbywa się w ramach wykładów otwartych naszej Akademii Dziedzictwa, a wykład jest też możliwy dzięki wsparciu, jakiego nam niezawodnie udziela Warszawska Fundacja, Fundacja Leopolda Kronenberga przy City Handlowym. Doktor Błażewski, the floor is yours. Go ahead, please.
Przede wszystkim chciałbym podziękować za to miłe wprowadzenie, a także chciałbym podziękować wszystkim Państwu za przyjście na ten wykład. Nazywam się Bojan Blażewski i dzisiaj będę mówić na temat architektury modernistycznej w Skopie. Na początku mojej prezentacji chciałbym rozpocząć od odniesienia się do historii tego miasta i kilku bardzo ważnych dat, które w pewien sposób odcisnęły piętno na rozwoju architektury w Skopie. W roku wieku XIII i XIV to było bardzo ważne miasto w serbskim Królestwie Imperium. W roku 1346 Skopie stało się stolicą serbskiego imperium. Następnie w XIV wieku zostało ono podbite przez Turków Osmańskich, którzy pozostawali tam przez ponad 500 lat, aż do początku wieku XX. Ważną datą jest również 1689 rok, kiedy austriacki generał Piccolomini razem z armią austriacką podpalił to miasto i to jest rok, kiedy praktycznie rozwój Skopie został zahamowany. W wieku XVIII i XIX rola miasta bardzo się zmniejszyła, podupadła. Zwłaszcza w XIX wieku najważniejszym miastem macedońskim była Betowa. Na początku XX wieku, w roku 1912, rozpoczęła się serbska okupacja w Skopie. Natomiast w latach 20. i 30. XX wieku był to okres bardzo szybkiego rozwoju tego miasta. Były ku temu dwie przyczyny. Przede wszystkim król serbski na początku XX wieku chciał kontynuować w pewnym sensie królestwo średniowieczne serbskie, a po drugie praktycznie po dwóch wojnach bałkańskich i pierwszej wojnie światowej Betowa stało się miastem granicznym pomiędzy Grecją i Serbią. Dwie ważne daty to kolejne daty w XX wieku. Pierwsza z nich to praktycznie 1966 rok, kiedy miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi i wtedy 80% miasta zostało zniszczone, a w 1991 Skopie zostało stolicą Republiki Macedonii. Kolejną ważną datą jest rok 2010, dokładnie 4 lutego tego roku, kiedy to rząd zaczął promować program Skopie 2014, czy też projekt Skopie 2014. Teraz chciałbym wrócić do początku XX wieku. W roku 1914 serbski architekt Dmitrije Leko przygotował pierwszy plan rozwoju przestrzennego miasta Skopie. Ale w tym okresie, w drugiej dekadzie XX wieku, to był okres wojen, które również dotknęły Półwysep Bałkański i nic nie było wybudowane w centrum miasta z tego planu, który został opracowany. Bardzo ważnym rokiem z kolei jest rok 1926, kiedy Josip Michalowicz objął stanowisko burmistrza Skopie, a więc był to architekt oraz urbanista. Studiował we Francji i następnie odbył studia podyplomowe w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Kiedy wrócił do Skopie w roku 1927, przygotował drugi plan rozwoju przestrzennego dla miasta Skopie. Dlatego też to on jest najbardziej odpowiedzialny za przekształcenie miasta Skopie z miasta wschodniego na miasta europejskie. W 1931 roku Skopie stało się stolicą okręgu Vardar-Banovina, bardzo ważnego okręgu administracyjnego wtedy. Bardzo ważne jest to przejście z miasta orientalnego do miasta europejskiego. To jest główny plac miasta, przepraszam. To jest główny plac Makedonia, gdzie znajdziemy pomnik Aleksandra Wielkiego. I to jest bardzo ważny punkt. Mamy tutaj też most kamienny,
oraz lewy brzeg rzeki Vardar, gdzie najwięcej budynków z programu Skopje 2014. To jest meczet Burmali, który został zniszczony przez, zburzony przez Józefa Michałowicza i po 30 latach to samo miasto wygląda dokładnie tak, jak tutaj widać. A więc to jest główny plac miasta i to jest budynek żołnierski, następnie Bank Narodowy oraz Hall of Commercials, czyli tak zwany pasaż handlowy, i które zostały stworzone, wybudowane w latach 20. i 30. XX wieku. Dlatego też po tym wstępie chciałbym pokazać Państwu kolejne wskaźniki mówiące o rozwoju miasta, a mianowicie zmiany, jeśli chodzi o liczbę zatrudnienia. Na początku XX wieku Skopje miało 32 tysiące mieszkańców, a po rozwoju w latach 20. i 30. ilość mieszkańców wzrosła, a po II wojnie światowej mamy aż ponad prawie 90 tysięcy mieszkańców. Przepraszam, pomyliłem się, a więc pierwsze lata uprzemysłowienia przyniosły ilość prawie 200 tysięcy mieszkańców stolicy. Natomiast po rozwoju miasta, który przyspieszył po trzęsieniu ziemi, w latach 80. mamy około 400 tysięcy mieszkańców. Obecnie mamy 600 tysięcy mieszkańców ponad, a więc rozwój miasta nastąpił właściwie głównie w XX wieku. Po tym wstępie chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat architektury modernizmu w okresie międzywojennym. Jest to okres właśnie Józefa Michałowicza, o którym mówiłem wcześniej. Chcę powiedzieć, że on położył główny nacisk na eklektyzm, jeśli chodzi o architekturę, zwłaszcza jeśli chodzi o styl architektoniczny. Wiele budynków było stworzonych właśnie w serbsko-neobizantyjskim stylu, takim jak większość z nich to były budynki monumentalne, tak jak budynek wojskowości, czy też dworzec kolejowy, budynek Poczty Narodowej oraz Bank Narodowy. Natomiast wybudowano też kilka budynków modernistycznych w centrum miasta. Na przykład w roku 1931 Drago Ibler zaprojektował budynek modernistyczny, pierwszy budynek modernistyczny w Skopje, natomiast jeden jedyny, który jest chroniony jako pomnik kultury. Dwa lata później Milan Zbokowicz, architekt, który przybył z Belgradu, wybudował dom handlowy Home of Commercials, który został zaprojektowany na głównym placu miasta. Niestety ten budynek jest bardzo zagrożony przez plan właśnie Skopje 2014. Nie ma już wsparcia finansowego dla odnowienia tego budynku. Plany są takie, żeby zmienić całkowicie jego elewację. I praktycznie jest to jedyny modernistyczny budynek, który został wybudowany na głównym placu miasta przed wybuchem II wojny światowej. Teraz chciałbym odnieść się do budynku apartamentowca Ibni Pajko, który został zaprojektowany przez Grigorija Tomicza w 1935 roku. Znajduje się on na lewym brzegu rzeki Vardar i te budynki starają się stworzyć pewnego rodzaju sylwetkę zaplanowanego miasta po lewej stronie rzeki. Również ta elewacja jest zagrożona przez program Skopje 2014, ponieważ teraz planowana jest neoklasyczna elewacja tego budynku. A więc po II wojnie światowej architektura modernistyczna stanowiła dominującą cechę architektury miasta. Architekci woleli głównie funkcjonalizm i styl międzynarodowy, jak również władze także sprzyjały właśnie temu kierunkowi w architekturze. Natomiast chciałbym oddzielić drugą połowę XX wieku na dwie części, a więc do roku 1963, czyli roku
trzęsienia ziemi oraz po roku 1963, czyli okres odbudowy. Mamy takie bardzo ważne różnice między Macedonią a innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy po II wojnie światowej naród macedoński i państwo narodowe zostało ogłoszone 2 sierpnia 1944 roku. Natomiast macedońscy partyzanci wyzwolili Skopje i wtedy Skopje stało się stolicą Demokratycznej Federalnej Republiki Macedońskiej. Natomiast muszę też powiedzieć, że Macedonia była krajem bardzo słabo rozwiniętym również w tym okresie, a więc były bardzo duże różnice pomiędzy resztą federacji jugosłowiańskiej, pomiędzy republikami północnymi i południowymi. Chciałbym opisać to za pomocą jednego cytatu. Cytatu z wypowiedzi Borisa Cipana, który był architektem i konserwatorem, który powiedział, że po wojnie Macedonia miała tylko 4 architektów. Oprócz mnie tymi architektami byli Sortir Tomowski, który skończył studia w 1923 roku i praktykował, oraz Kromich Okali, Kakeja oraz Iwan Artemuszkin, który był uciekinierem z Rosji. Dlatego też w okresie powojennym nie było bardzo wielu projektów konstrukcyjnych w Skopie i na szczęście nie było zbyt dużo obiektów socrealistycznych w Skopie. To jest też bardzo ważnym rokiem. Mamy tutaj rok 1948, kiedy rozpadły się dobre stosunki pomiędzy Jugosławią i Związkiem Radzieckim, pomiędzy Stalinem i Josiprosem Tito. Jedynym reliktem epoki socrealizmu w Skopie jest ten pomnik wyzwolicieli Skopie, który został wybudowany i zaprojektowany przez Iwana Mirkowicza w 1949 roku. Następnie mamy, tak jak już mówiłem, ze względu na brak ekspertów i specjalistów Macedonii, pierwsze pokolenie architektów macedońskich, którzy ukończyli studia w 1949 roku, a więc władze poprosiły czechosłowackich specjalistów o pomoc w opracowaniu planu rozwoju przestrzennego dla miasta Skopje. I było to w roku 1948, kiedy Ludwik Kubecz i jego współpracownicy z Pragi opracowali nowy plan rozwoju przestrzennego dla Skopje. Oczywiście w tym planie było widać silny wpływ filozofii Le Corbusiera oraz jego idei miasta promienistego. Mamy tutaj też działalność Edwarda Rawnikara, ważnego słoweńskiego architekta, który stworzył i zaprojektował Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych w 1949 roku, kilka kilometrów na północny wschód od centrum. Następnie mamy też Ludwika Kubesza, ale po trzęsieniu ziemi ta idea nie była już kontynuowana. Dlatego też kolejnym budynkiem, do którego chciałbym się odnieść, to 1952, gdzie Aleksander Serafiński zaprojektował 5 wież w Skopje, 8-piętrowy modernistyczny budynek, które są połączone przestrzenią komercyjną, przestrzenią handlową, a więc ta okolica jest bardzo atrakcyjną okolicą restauracji i kawiarni. To było przy nabrzeżu rzeki Vardar, a więc to wszystko znajdziemy na pocztówkach ze Skopje. Powiem teraz jeszcze kilka rzeczy na temat 2 modernistycznych budynków, które już zostały zniszczone w ramach programu Skopje 2014. Pierwszy z nich to dom handlowy Nama, który został zaprojektowany w roku 1958 i praktycznie stanowił logiczną kontynuację przedwojennego domu handlowego, ponieważ Brezowski był studentem z Lokowicza i wspólnie razem pracowali nad projektem tego budynku. I ten budynek stworzył bardzo ładną sylwetkę miasta, bardzo ładny krajobraz miasta po jego wschodniej stronie. Następnie stworzyli nową neoklasycystyczną fasadę w ramach programu Skopje 2014. Stworzono nową neoklasycystyczną
neoklasycyczną elewację, która zniszczyła pierwotny wygląd tego budynku. W ramach tej neoklasycycznej fasady znajdziemy kariatydy, kolumny i duży monumentalizm. Kolejny architekt serbski to Branko Petričić. W 1961 roku zaprojektował budynek Elektro Makedonia. To była pierwsza elewacja szklana w stolicy Macedonii. On również był pod silnym wpływem ideologii Le Corbusiera i po wojnie przyjechał do Belgradu, gdzie był jednym z nowych twórców dzielnicy Nowy Belgrad, Nowo Belgrad w stolicy Serbii. Zdecydowano później na zmianę fasady tego budynku, która stała się bardziej klasycystyczna właśnie w ramach projektu Skopje 2014. Okres pomiędzy 1944 i 1963 rokiem i w ogóle nie jest opisywany przez historyków sztuki, krytyków architektury. Nie mamy nawet odpowiedniej dokumentacji tych wszystkich budynków w stolicy Macedonii. Muszę też powiedzieć, że nie są te budynki oceniane ani oszacowywane. Mamy tylko trzy publikacje dotyczące tego okresu w historii architektury Macedonii, ale one odnoszą się do całej Jugosławii i zawierają tylko obszerne fragmenty dotyczące Macedonii. Nawet nie wszystko zostało napisane po macedońsku. Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat wpływu na architekturę i na plany rozwoju przestrzennego, a więc po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej nastąpiła bardzo silna industrializacja miasta. Cała ziemia została upaństwowiona i głównym inwestorem stało się państwo. Po tym jak Jugosłowiańska Partia Komunistyczna stworzyła pewne dyrektywy podczas swojego piątego kongresu, twierdząc, że powinna być jedna kultura, która jednoczy naród, jest to kultura narodowa i socjalistyczna w swojej treści. Jednak, tak jak mówiłem, w tym okresie funkcjonalizm i internacjonalizm stanowiły dominujące kierunki w architekturze. Aż do roku 1963. Wtedy miało miejsce bardzo wielkie trzęsienie ziemi, które praktycznie zniszczyło 80% całego miasta. To jest główny plac w Skopie, to jest budynek wojskowy, który prawie w całości został zniszczony. Ponad 1000 ludzi straciło życie w tym trzęsieniu ziemi, natomiast 200 tysięcy ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Jeśli chodzi o szkody, to było pomiędzy 3 i 5 miliardów dolarów. I zaraz po tym trzęsieniu ziemi rozpoczęła się silna międzynarodowa pomoc. Ponad 87 krajów udzieliło swojej pomocy. 25 krajów było bezpośrednio zaangażowane w odbudowę Skopje po trzęsieniu ziemi. Rząd jugosłowiański w tym okresie zwrócił się o pomoc do ONZ, tak aby uzyskać środki na rekonstrukcję, odbudowę pewnych części miasta i wtedy po raz pierwszy ONZ zdecydowało nie tylko na wysłanie pomocy międzynarodowej, ale również włączyć się w pracę odbudowy stolicy kraju. Muszę powiedzieć, że Polska również aktywnie uczestniczyła w tym procesie w pierwszych miesiącach i pierwszych tygodniach po trzęsieniu ziemi. Polski rząd wysłał zespół urbanistów z Warszawy, żeby w pierwszych miesiącach pomogli w tworzeniu nowego planu. Wtedy powstał tymczasowy plan odbudowy miasta. Tworzono i budowano baraki. W ramach tego zespołu w 1964 roku w czerwcu stworzono studium w kierunku stworzenia nowego planu rozwoju przestrzennego. ONZ uznało tę istotną rolę polskiego zespołu i zdecydowało na nominację Adolfa Ciborowskiego, który był kierownikiem tego projektu, że nominowało go na projekt menadżera misji ONZ.
budżetu odbudowy Skopje powstała międzynarodowa grupa konsultantów, którzy zdecydowali na wybór ekip, które tworzyły plan rozwoju przestrzennego Skopje. A więc teraz chcę powiedzieć, że to byli główni wykonawcy, którzy przybyli z Warszawy i na przykład również z Polski było to Polservice, był to Wilbur Smith i Associates z Wielkiej Brytanii, a także Instytut Planowania Przestrzennego Architektury ze Skopje. W ciągu 2 lat stworzono bardzo szczegółowy plan rozwoju przestrzennego, plan miasta, plan osiedli podmiejskich, który został zakończony 30 września 1965 roku. Następnie stworzono bardzo szczegółowy plan odbudowy centrum miasta. ONZ w ramach konsultacji z Międzynarodowym Związkiem Architektów oraz Jugosłowiańskim Stowarzyszeniem Architektów powołało Międzynarodową Komisję, która w międzynarodowym konkursie wyłoniła ostateczne rozwiązania dotyczące kształtu przyszłej stolicy Macedonii. Ta komisja obradowała pod przewodnictwem Ernesta Weissmana z ONZ-u. Zaproszono bardzo wielu architektów, między innymi zaproszono Kenzo Tange z Tokio, jak również Van der Broekena z Rotterdamu, jak również były też projekty z Jugosławii, Edward Rawnikow z Ljubljany, Aleksander Miskiewicz i Wendler z Zagrzebu, Aleksander Dziordziowicz z Belgradu i Slavko Brezowski z Skopje. Dlatego też ostateczne decyzje tej komisji były, że 3/5 nagrody otrzymał Kenzo Tange, który przybył z Tokio. On wygrał pierwszą nagrodę w ramach tego konkursu, natomiast 2/5 uzyskali Miskiewicz i Wendler z Zagrzebu. Oni współpracowali nad ostateczną wersją, która została złożona, to była 9 wersja, która została następnie przyjęta jako szczegółowy plan rozwoju przestrzennego miasta. Dlatego też miasto zostało podzielone na kilka kompleksów zespołów, które zostały odbudowane po trzęsieniu ziemi. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat niektórych z nich. Za chwilę będę mówił więcej na temat tej części centrum miasta, która nigdy nie została odbudowana. Tutaj mamy największą strukturę, która powstała po trzęsieniu ziemi, a więc centrum transportu. Centrum to zostało zaprojektowane, a także budowa była nadzorowana przez Kenzo Tange. Budowa zakończyła się w roku 1981. Jest to dworzec kolejowy z 10 peronami, znajdujący się na podniesionej platformie 10 metrów nad ziemią i pod tą platformą znajdą się bulwary, a także drogi, które łączą tę część miasta z wschodnią częścią stolicy. Pod platformą mamy międzynarodowy dworzec autobusowy, a więc jest to taki hub transportowy, węzeł transportowy, który aż do dzisiaj funkcjonuje w stolicy Macedonii. Drugi kompleks to mury miejskie. Była to propozycja Kenzo Tange i była to konstrukcja, która powstała w całości po II wojnie światowej. Była to tak naprawdę modernistyczna interpretacja średniowiecznej fortecy w mieście, zbudowanej wokół głównego placu miejskiego, składająca się z 6 i 12-piętrowych betonowych wież. Rodzaj takiej modernistycznej ringstrasse, wiedeńskiej ringstrasse w
stolicy Macedonii. W tym momencie ten kompleks ma prawie 2000 mieszkań, w których mieszka prawie 8000 mieszkańców stolicy. Cztery kolejne kompleksy powstały w ramach jugosłowiańskich konkursów. Jeżeli chodzi o Centrum Pocztowej i Telekomunikacji, tutaj zwyciężył Janko Konstantinow, który zaprojektował Centrum Pocztowe, które następnie było budowane w trzech etapach, aż do końca lat 80. Jest to lokalna interpretacja brutalistycznej narracji. I te wieże to modernistyczna interpretacja wieży średniowiecznej, która znajduje się na przeciwnym brzegu rzeki Warda. Krytycy chwalili te dzieła architektury brutalistyczne, stworzone z mas betonu. Mówiono, że łączą w sobie cechy architektury i rzeźby. Janko Konstantinow ukończył architekturę w Duńskiej Akademii Sztuki i Architektury i wydaje się, że właśnie tym jego najbardziej znanym dziełem jest Centrum Pocztowej Telekomunikacji, które niestety w tym momencie jest zagrożone przez projekt Skopje 2014. I jak Państwo widzą, rząd postanowił zmienić fasadę jednego z budynków. Kiedyś była to siedziba centrali telefonicznej. W 2013 roku this is the post center was destroyed, was set on fire and was destroyed, and today this building is closed for visitors. W tym momencie ten budynek jest zamknięty dla zwiedzających. Będę kontynuował. Tutaj mamy most ufundowany przez rząd francuski po trzęsieniu ziemi. Został zbudowany w 1973 roku. Jest to most łączący Centrum Pocztowe i Telekomunikacji z drugim brzegiem rzeki Warda. Mamy tutaj dwie struktury betonowe. I taką balustradę zrobioną z setek żarówek, które w nocy nadają bardzo współczesny design temu mostowi. Niestety władze miasta z wsparciem finansowym rządu także postanowiły wybrać inny design dla tego mostu. Postawiono tam latarnie, statuły lwów, a także złotą balustradę i tak teraz właśnie obecnie wygląda ten most. Kolejna struktura, konstrukcja, która została zniszczona, to budynek rządowy, który został zaprojektowany przez Petara Muliczkowskiego w 1970 roku. On otrzymał pierwszą nagrodę w Narodowym Konkursie Jugosłowiańskim. Był to tak naprawdę kompleks sześciu sześcianów różnych rozmiarów, ale wszystkich mniej więcej tej samej wysokości. Ten budynek znajduje się niedaleko Centrum Pocztowego i Telekomunikacji w Skopie. I rząd wybrał jednak inny projekt. Trzy lata temu zakończono budowę i tak obecnie wygląda fasada budynku rządowego w Skopie. I w tym czasie, gdy to tworzono, projektant tego pierwotnego projektu jeszcze żył i był absolutnie przeciwny tym zmianom
ścianą, no ale fasada została całkowicie zmieniona. Kolejne istotne budynki, istotne kompleksy architektoniczne to Centrum Kultury w Skopie. Tutaj mamy po lewej model tego centrum. Tak naprawdę trzy elementy zostały odbudowane, a więc szkoła baletu i muzyki, bank, a także opera. Stefan Kacini, Marian Uršić, Juri Princes i Bogdan Splinder wygrali konkurs jugosłowiański, gdzie skład jury wchodził Bogdan Bogdanowicz z Belgradu. Jury było, pochodziło z różnych miast Jugosławii. I ta błyszcząca biała konstrukcja, białe konstrukcje to zarówno posadzki, jak i betonowe wnętrze i zewnętrze, to wydaje się jedno z najciekawszych struktur. Jana Iwanowskowa powiedziała, że to Centrum Kultury to tak naprawdę rewizja tej funkcjonalistycznej architektury obecnej po II wojnie światowej, ale jednocześnie jest to budowa zasadzająca się na takich zasadach jak indywidualność, irracjonalizm, fragmentaryczność. I wokół tego Centrum Kultury postanowiono postawić 7 budynków, tak więc praktycznie zniszczono ten kompleks i zniszczono także połączenie między rzeką Warda a tym kompleksem. I w zeszłym roku rozmawiałem z autorami tamtego projektu, którzy żyją do dzisiaj, którzy powiedzieli, że rząd nigdy nie zapytał ich o zdanie i właściwie zniszczył to Centrum Kultury, stawiając nowe budynki wokół tego kompleksu. Szwajcarski architekt Alfred Roth w roku 1964 zaprojektował szkołę podstawową Johann Heinrich Pestalozzi, znajdującą się w centrum Skopie. Jest to także budowla betonowa, betonowo-szklana, która daje dostęp do światła dziennego z dwóch stron sali, klasy, gdzie uczą się dzieci. I Tokarew mówił, że tak naprawdę te wykusze i rozmiary to analogia do architektury tradycyjnej. I był to dar od Szwajcarii po trzęsieniu ziemi w roku 1933. Jeden z najbardziej złożonych kompleksów to centrum handlowe stworzone przez Živko Popovský i kolegów w 1967 roku. Chodziło o to, żeby ten kompleks miał także swoją funkcję miejską i według Kenzo Tange to musiał być korytarz dla pieszych między głównym placem w Skopie a nowym placem Republiki zaplanowanym we wschodniej części miasta. Więc tak naprawdę zaprojektował 70% całego tego obszaru i jest to tak naprawdę otwarta przestrzeń dla pieszych. Jednocześnie ten budynek to tak naprawdę taki poprzednik centrów, współczesnych centrów handlowych. Živko Popovský zaproponował takie centrum handlowe, które dawało usługi, ale także kina, butiki, restauracje.
a także parking podziemny. Niestety górna część tego budynku nigdy nie powstała. Kompleks ten jest zintegrowany z tymi pięcioma wieżami, które znajdują się na prawym brzegu rzeki Wardar. I rząd oczywiście miał rozwiązania także i dla tego budynku, więc postanowili zamknąć całe centrum handlowe, żeby stworzyć luksusowe, neoklasycystyczne centrum. I większość obywateli Skopje postanowiło w 2013 roku przyjąć inicjatywę obywatelską, żeby ochronić budynek, żeby ochronić ten kompleks. W 2015 roku w kwietniu także przeprowadzono referendum, żeby uchronić tę konstrukcję. Niestety referendum nie odniosło sukcesu, ponieważ władza rządząca postanowiła bojkotować wyniki referendum. Kolejna struktura to centrum uniwersyteckie zaprojektowane przez słoweńskiego architekta Marko Musicza oraz grupę architektów z Lubliany w 1967 roku. Wygrał on pierwszą nagrodę w Narodowym Konkursie Jugosłowiańskim i centrum to znajduje się w historycznej części stolicy Macedonii, tak więc niedaleko meczetu Sultana Morana. Tak więc praktycznie cała struktura ma niską zabudowę, niejako zintegrowaną ze starą częścią miasta. Główną ideą Marko Musicza było zaprojektowanie agory w agorze. Tak więc większa część tego całego kompleksu jest otwarta dla mieszkańców, a centralna przestrzeń znajduje się między budynkami wydziałów. Also, government in 2014 roku rząd, Ministerstwo Edukacji także postanowić dwa dodatkowe wydziały, budynki wydziałów w wysokości około 23 metrów, żeby niejako ukryć to centrum uniwersyteckie. Ja także rozmawiałem w zeszłym roku z Marko Musiczem, który był przeciwny. No, przede wszystkim nikt nigdy się z nim nie skonsultował, ale on był przeciwny temu pomysłowi rządu. Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego modelu. To jest wschodnia część centrum miasta, która nigdy nie powstała. To jest brama miejska, która miała być centrum administracyjnym stolicy wraz z Placem Republiki. Miało to być centrum finansowo-gospodarcze stolicy, które koniec końców przekształciło się w centrum transportu. Tak więc tylko centrum transportu i ten budynek powstały po trzęsieniu ziemi, a także budynek banku zaprojektowany przez Radomira Lanowicza i Olgę Papesz we współpracy z Kenzo Tange. Ale jak już powiedziałem, jest to jedyny budynek, który powstał w ramach tego kompleksu administracyjno-finansowego. Kilka słów o jeszcze dwóch budynkach znajdujących się w historycznej części miasta, a więc Muzeum Macedonii zaprojektowane przez Mimoza Nestorowa Tomicza i Kirila Muratowskiego, znajdujący się w samym sercu Starego Miasta między meczetem a kościołem.
Z tej strony mamy starą fortecę, z tej stary bazar. I ta praca architektoniczna to rozwiązanie dla pawilonu z tarasem, który schodzi do starego bazaru. I w momencie, gdy znajdziemy się w starej części miasta, i jeśli nie znamy lokalizacji tego budynku, to najprawdopodobniej się zgubimy. Ponieważ ten budynek został idealnie zaprojektowany, tak żeby całkowicie poszanować tkankę starej części miasta. Tu mamy Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopie, zaprojektowane przez tak zwanych warszawskich tygrysów, a więc znaną grupę trzech polskich architektów, Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Był to dar polskiego rządu po trzęsieniu ziemi w 1963 roku. W Polsce zorganizowano wtedy ogólnopolski konkurs, złożono 89 prac i warszawskie tygrysy zdobyły pierwszą nagrodę i Muzeum Sztuki Współczesnej nadal znajduje się w prestiżowym Akropolis, stolicy Macedonii, niedaleko starej fortecy. I muszę powiedzieć, że odwiedzający muzeum mają naprawdę szczęście, ponieważ są w tej bardzo dobrej sytuacji, mogą tak naprawdę obserwować wystawy w głównej części wystawienniczej, ale także mieć widok na panoramę Skopie. Zatem ten krajobraz tak naprawdę zmienia się z każdą nową wystawą i ta wystawa niejako łączy się z panoramą Skopii. Ponadto wokół głównej sali wystawienniczej zbudowano patio, więc można tak naprawdę oglądać wystawy także z zewnątrz, a artyści mogą korzystać z tego patio w celu postawienia tam różnych instalacji. Jednocześnie nie jest to architektura wow. Oznacza to, że nie jest to praca architektoniczna, która ma szokować zwiedzającego. Jest to dzieło architektoniczne, które szanuje historyczne otoczenie, a więc średniowieczne wieże, a także stare miasto znajdujące się w pobliżu Muzeum Sztuki Współczesnej. I wreszcie wyjaśnienie krytyków architektury dotyczące tego muzeum. Przejdę jednak do kolejnego slajdu, który stanowi wyjaśnienie tego, kiedy zakończył się okres rozwoju architektury po trzęsieniu zimy. A więc fundusz na rzecz odbudowy Skopie wyczerpał się. Minor constructive activities happened in the 80s. W 1981 i dlatego w latach 80. Już tylko niewielkie zmiany w mieście wprowadzono. Z kolei w 1991 roku Republika Macedońska uzyskała niepodległość, jednak był to okres braku większych projektów budowlanych, co wynikało z blokady gospodarczej, z konfliktów wojskowych, a także dwustronnych, napiętych relacji dwustronnych z innymi republikami byłej Jugosławii. Z kolei w roku 1997 powstał nowy szczegółowy plan rozwoju miasta dla Skopie i trzy budynki, które zostały zaproponowane przez Józefa Michałowicza, zbudowane przy placu, znowu miały powstać, uległy one zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, ale
nigdy nie zostały wzniesione aż do pierwszej dekady XXI wieku. Można zatem powiedzieć, że ta architektura modernistyczna została zaatakowana przez projekt Skopje 2014. Rząd, a także lokalne samorządy wydały ponad 670 milionów euro i w tym momencie mamy ponad 30 konstrukcji wzniesionych w samym centrum Skopje, uwielbiane przez rząd. Style architektury to klasycyzm, neoklasycyzm oraz barok. Stowarzyszenie Architektów zostało wyłączone z dyskusji. Takie wyjaśnienie zostało przedstawione przez byłego premiera Macedonii. Mamy tutaj także wyjaśnienia autorów projektów w ramach programu Skopje 2014. Nawet w maju 2017 roku mamy nadal wiele niewiadomych, a więc chociażby nieznana jest ostateczna data zakończenia przebudowy miasta. I proszę pozwolić, że przejdę do konkluzji. Po pierwsze, architektura modernistyczna Skopje nie została i nadal nie jest odpowiednio oceniona ani udokumentowana i niestety społeczność architektów tak naprawdę ponosi za to główną odpowiedzialność, chociaż niektórzy architekci, tacy jak Anna Iwanowska, krytycy architekturzy, mówią, że ten okres po trzęsieniu ziemi to tak naprawdę złoty wiek architektury macedońskiej, ponieważ to był okres, kiedy architekci dostali prawo, by tworzyć dzieła architektury w stolicy Macedonii. Chciałbym zakończyć moją prezentację cytatem z Maji Iwanicz, prezes Słowiańskiego Stowarzyszenia Architektów, która powiedziała: Skopje ma bogatą różnorodność stylów architektonicznych, tak jak w każdym ekosystemie ta różnorodność jest zawsze czymś pozytywnym. Nie rozumiem, jak ktoś może być dumny tylko z jednego okresu historii swojego narodu, a nie z całej historii narodu. Proszę Państwa, teraz jestem otwarty na pytania z Państwa strony, a także na dyskusję. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli dużo pytań. Z chęcią odpowiem także na pytania dotyczące programu Skopje 2014, ponieważ od 6 lat pracuję jako dziennikarz i piszę także o tym programie. Dziękuję. Thank you very much indeed. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Proszę Państwa, gość naszego wieczoru założył już słuchawki. Jeżeli Państwo macie pytania, ktoś chciałby zabrać głos, ktoś chciałby wyrazić podziw lub swoje zatroskanie, też zapytać, dlaczego pan doktor Bojan Błażewski w finale oszczędził nam pokazania nam licznych ilustracji tych licznych najnowszych dzieł europejskiego baroku, klasycyzmu, etc., etc., ponieważ fenomen Skopje jest fenomenem wielowymiarowym. Pamiętam moją wizytę w Skopje w roku 1976. Byłem w Skopje wcześniej od pana o 10 lat co najmniej. Pan się urodził dopiero 10 lat później. I wtedy to, co było fascynujące dla przybysza z PRL-u, to możliwość zobaczenia w Skopje Kęco Tangę. Zobaczenia fantastycznych dzieł architektury projektowanej przez najwybitniejszych architektów Europy i świata. Dziś, jak rozumiem,
To jest, jak mówią w Wiedniu, forbaj, to jest historia. Dla nas również niezwykle intrygująca z polskiej perspektywy, ze względu na ten polski udział. I chcę powiedzieć, że nasze centrum jest już bardzo zaawansowane w rozmowach z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, aby z kolei polska kolekcja dar najwybitniejszych polskich artystów współczesnych lat 60. Świetne dzieła w Polsce niepokazywane i nieznane. Można było w naszej galerii za 2 lata tutaj zobaczyć, co też samo w sobie myślę, że będzie interesujące. Ale to, co mnie osobiście najbardziej fascynuje, to oczywiście kolejna lekcja, kolejny rozdział relacji pomiędzy sztuką a polityką, pomiędzy polityką a architekturą. Fenomen Macedonii, która wybuchła i wybiła się na niepodległość w roku 1991. Zakazano jej używania nazwy Macedonia. My się tutaj tym w Krakowie i w naszym centrum specjalnie nie przejmowaliśmy, również dzisiaj wieczór, ale oficjalna nazwa kraju, który pan doktor Bojan Blażewski reprezentuje, jest znacznie dłuższa. Jest znacznie dłuższa. I ta potrzeba budowania, no, spóźniona potrzeba budowania tego wszystkiego, co często nazywamy odrodzeniem narodowym, stylu narodowego, no, w mentalności macedońskich polityków, jak rozumiem, objawiła się tym powrotem do historii, co znaczy, że wszyscy, którzy badają architekturę epoki historyzmu, mogą mieć dzisiaj przekonanie po lekcji Skopie, że co, że bezrobocie im nie grozi, ponieważ historyzm wraca nieustająco. Proszę Państwa, czy macie Państwo pytania do naszego znakomitego referenta, pana doktora Blażewskiego? Bardzo proszę, system pytań będzie taki, że będzie mikrofon przez pana Romana dostarczany i można mówić po polsku albo po angielsku. Aha, teraz po polsku spróbuję. Bardzo proszę spróbować po polsku. Mam 2 pytania. Pan mówił, że projekt Skopje 2014 kosztował 670 milionów euro. I moje pytanie brzmi, skąd rząd ma pieniądze na to wszystko? A drugie pytanie, tak odnośnie Macedonii właśnie, czy wie pan, kiedy do Polski przyjdzie zespół Super Higgs? Bardzo znany, naprawdę fajny zespół stamtąd. Dziękuję. Osobiście zapytam Petra Martinowskiego, szefa Super Higgsów, kiedy przyjadą do Polski, do Krakowa. I myślę, że to jest odpowiedź na drugie pytanie. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, powiedzmy, że w tych 670 milionach euro większość pochodzi z budżetu państwa, ale część tych pieniędzy, część tych środków pochodzi od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez rząd macedoński z międzynarodowych banków, z międzynarodowych instytucji finansowych. Część z nich, zwłaszcza jeśli mówimy na temat odbudowy fasad czy odbudowy elewacji, pochodzi z budżetu lokalnego miasta Skopje. I w tych 670 milionach euro mamy też te pieniądze, które pochodzą z budżetu państwowego i lokalnego. Ministerstwo Transportu sprzedało bardzo wiele działek w centrum miasta z inwestorom prywatnym. Stąd też te pieniądze. Ministerstwo też zmusiło inwestorów prywatnych do tego, aby tworzyli neoklasycystyczne czy też barokowe dzieła, jeśli chcieli, żeby ich dzieła były realizowane. Więc tych 670 milionów euro to nie jest jeszcze kwota ostateczna. Pan chętnie powoływał się na polityków i ich opinie. Przytoczył pan między innymi opinię słynnego byłego premiera Macedonii, jednego z głównych architektów, można powiedzieć, tego projektu.
No a czy mieszkańcy Skopje są szczęśliwi z tego powodu? Jak reagują na tą, można powiedzieć, nową architektoniczną kreację, na tą historyzującą przestrzeń, którą wprowadzono w miejsce tego manifestu architektury nowoczesnej lat 60. i 70. Jaka jest społeczna percepcja, jeżeli można spytać? Pan się tym zajmuje. Yes, tak, that is the reason why I'm dlatego here też jestem tutaj w Krakowie i chciałbym powiedzieć, że na początku w roku 2010 wszystkie badania opinii publicznej wykazywały, że większość mieszkańców była przeciwko temu programowi. Potem 54, 66%. W latach 50. i 60. większość badań było przeciwko temu programowi. Natomiast bardzo duże działania propagandowe, dlatego też muszę powiedzieć, że ten projekt został uruchomiony w styczniu 2010 roku, w lutym. Natomiast wiele projektów było też zrobionych w 2006 i w samym szczegółowym programie i planie rozwojowym wprowadzono wiele zmian, 9 takich bardzo istotnych. I praktycznie te zmiany rządowe sprawiły, że powstał nowy plan rozwoju przestrzennego dla centrum miasta, które zostały włączone do pierwotnego planu rozwoju przestrzennego, który powstał po trzęsieniu ziemi z 1963 roku. Więc kiedy te prace nad planem rozwoju przestrzennego zostały zamknięte w 2006, 2007, 2009 i 2010, zakończono pracę nad programem 2014. Jakie było to drugie pytanie? Przepraszam, o społecznym. To było tylko jedno pytanie tak naprawdę, które odnosiło się do budowania społeczeństwa i reakcji społeczeństwa na tworzenie tego programu. Tak, zorganizowano bardzo wiele protestów, zwłaszcza w 2009 roku i niestety z każdym protestem mieliśmy też protesty przeciwko tym protestom. Niektóre z nich były bardzo agresywne, bardzo wiele osób było rannych w tych demonstracjach, zwłaszcza pod koniec marca 2009 roku była najsilniejsza fala tych protestów. Jednocześnie muszę powiedzieć, że to Stowarzyszenie Architektów miało takie bardzo żywe zebranie po ogłoszeniu tego programu i oni powiedzieli, że tak naprawdę nikt ich nie pytał o zdanie, nikt ich nie informował. Dlatego też architekci zaprosili przedstawicieli rządowych do przybycia na to zebranie, na ten kongres, ponieważ chcieli zobaczyć całą dokumentację, która została przygotowana w tym okresie, ale o ile mi wiadomo, nie było żadnej pozytywnej odpowiedzi. Rząd nie zgodził się, nie przyjął tego zaproszenia. Rozumiem, że mamy bezrobotnych architektów, protestujące społeczeństwo i szczęśliwych polityków. I pan dlatego przyjechał do Polski studiować ten system. Bardzo proszę. Na początku chciałam podziękować za bardzo ciekawą prezentację, bo warto przypominać to, co jest tak ładne, a czego właściwie już nie widać. Ale chciałam zapytać o perspektywy, o pana prognozy tego, co czeka Skopie. Bo niezależnie od tego, kiedy to szaleństwo się zatrzyma, no to ono trwa, ono jest, tylko co potem? Czy Skopie właściwie już nie zostało skazane na to, by stać się takim architektonicznym zoo czy panoptikum, do którego ludzie przyjeżdżają śmiejąc się, robiąc zdjęcia i pokazując sobie jako no coś niewyobrażalnego? A może, no bo a jeżeli to się zatrzyma, to no właśnie, co musiałoby się stać, żeby
No nie wiem, czy da się w ogóle powrócić do poprzedniego kształtu? Czy jest jakaś w ogóle nadzieja dla Skopie? Sądzę, że nie jestem w stanie całkowicie odpowiedzieć na to pytanie, ale przedstawię parę informacji. Oczywiście są wpływy polityczne nawet dzisiaj. Mamy program Skopje 2014. Aktualnie my w Macedonii toczy się debata polityczna między dwoma partiami politycznymi głównymi i nie wiemy, co tak naprawdę nastąpi w przyszłości. Partia, która ustąpiła, całkowicie popierała program 2014 i chciałaby ten projekt kontynuować aż do nie wiem kiedy. Tak naprawdę nie wiem, jak to się może skończyć. Natomiast główna opozycja, obecnie będzie to główna partia rządząca, socjaldemokraci, chcieliby zatrzymać ten program. I Stowarzyszenie Architektów dwa dni temu oficjalnie zwróciło się z prośbą o całkowitą dokumentację dotyczącą tego programu. Chcą przeprowadzić jego ocenę programu Skopje 2014. Dlatego też najprawdopodobniej, kiedy będziemy mieć już nowy rząd i nowe partie polityczne, ten projekt zostanie zatrzymany najprawdopodobniej. Natomiast wtedy nastąpi okres oceny tego projektu. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, co się stanie, gdyż w kwietniu mieliśmy kilka niedobrych wydarzeń w Macedonii. To dopiero w zeszłym miesiącu, więc dlatego nie jestem w stanie prognozować. Natomiast kiedy powstanie nowy rząd, on na pewno zatrzyma realizację tego programu i wtedy będą starali się przeprowadzić pewnego rodzaju ocenę. Natomiast społeczność architektów, Stowarzyszenie Architektów, naukowcy są bardzo zainteresowani przeprowadzeniem tej oceny. Dlatego też sądzę, że uzyskają możliwość do przeprowadzenia tej oceny w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To będzie po zmianie rządu. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, bardzo trudno jest cokolwiek teraz powiedzieć, gdyż w odniesieniu do niektórych z tych budynków, niektóre z nich całkowicie zmieniono, zniszczono. W przyszłości będziemy je w stanie oglądać tylko na wystawach najprawdopodobniej, ale to nie jest jedyny projekt. Mamy też to, co działo się w Bukareszcie w latach 80. na przykład i nic z centrum miasta Bukaresztu nie zmieniło się aż do dzisiaj, a więc nie chcę dalej prognozować, gdyż może zrobiłbym tutaj jakiś błąd. Proszę Państwa, są jeszcze pytania. Bardzo proszę, Panie Romanie. Let me try in English. Próbuję zadać pytanie w języku angielskim. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest oficjalne wyjaśnienie tego przedsięwzięcia. Czy chodzi tutaj o to, że tworzymy nową narodową tożsamość Macedonii, czy może chodzi o to, że przyciągamy inwestycje i turystów w ten sposób? Jakie jest uzasadnienie dla stworzenia tego projektu? A drugie pytanie, które chciałbym zadać, to jakie jest Pana zdanie dotyczące rekonstrukcji budynków, na przykład właśnie tego domu oficerskiego i czy jest szansa, że on zostanie odbudowany w pierwotnym kształcie? I wreszcie trzecie pytanie. Zapomniałem, przepraszam. Odpowiem na pierwsze dwa, może się potem Panu przypomni. A więc oficerski dom
Dom oficerski jest praktycznie ukończony. Był on włączony do programu Skopje 2014 na pierwszym etapie jego konstrukcji razem z Teatrem Starym i pomnikiem Aleksandra Wielkiego. Niestety nie został on jeszcze zakończony. On znajduje się na głównym placu, a więc dom oficerski nie jest jeszcze ukończony. Prace nad nim nie zostały zakończone, a więc teraz mamy pewnego rodzaju labirynt pomiędzy greckimi i rosyjskimi inwestorami. I nie wiem tak naprawdę, kiedy prace zostaną zakończone, ale to jest jeden z dwóch budynków, które w pewnym sensie stanowią kontynuację stanu z przeszłości, z lat 20. i 30. Wszystkie inne budynki są, tak, są czymś nowym, jeśli chodzi o naszą stolicę. A pierwsze pytanie, znowu zapomniałem, przepraszam, czy mógłby mi pan je zadać jeszcze raz? Chodziło mi o oficjalne uzasadnienie dla wprowadzenia tego projektu. Tak, to już pan nam przedstawiał. Czy mógłby pan się odnieść do tego slajdu? Tak, ale chciałbym znać więcej szczegółów, bo to się... Tak, jeśli chodzi o ten dyskurs, więc mówimy tutaj to, że rząd tak naprawdę zmienia główne argumenty. Na początku mówiono, że niektóre z instytucji państwowych nie miały swoich biur czy też siedzib w stolicy Macedonii, dlatego musiały one zostać wybudowane. Natomiast Magnarowski mówił, że Skopje stworzy tożsamość stolicy Macedonii. Jedno z uzasadnień też jest takie, że te budynki przyciągną więcej turystów do naszej stolicy. Natomiast jeśli chodzi o to drugie wyjaśnienie, nie chcę tego komentować, ponieważ o ile wiem, barok nie stanowił części historii sztuki macedońskiej, ale chcę jeszcze powiedzieć, że po pierwsze jest to prawda, że niektóre z instytucji nie miały oficjalnych siedzib w Skopie, ale też dlatego zaplanowano budowlę centrum administracyjnego we wschodniej części miasta i ten budynek w końcu nie powstał. Natomiast jeśli chodzi o turystów, muszę powiedzieć, że niestety największa ilość turystów w Skopie wtedy przyjeżdżali w latach 80., a więc ciągle jeszcze w roku 2016 czy 2017 mamy mniej turystów niż w latach 80., więc niektóre z tych prognoz okazały się z dzisiejszej perspektywy błędne. Natomiast jest też ciągle jeszcze przestrzeń dla negocjacji, ponieważ Skopje po trzęsieniu ziemi nie było stolicą niezależnego kraju. Wtedy Belgrad był stolicą całej Jugosławii. Dlatego też chcę powiedzieć, że nie było pewnego rodzaju budynków czy też siedzib w Macedonii. I najprawdopodobniej, kiedy rząd zdecydował na przekazanie takiej władzy architektom, żeby stworzyli własną ekspresję, oni im dali ku temu wolność, wtedy byłoby lepiej, gdyby tak się stało. Projekty byłyby wtedy lepsze i co najważniejsze, wtedy mielibyśmy udany plan rozwoju przestrzennego. Jeszcze dwa pytania. Jeszcze trzy osoby się zgłaszają. Bardzo proszę o zadawanie. Ja spróbuję w polsku. W tym roku rozpoczęła się w Belgradzie inwestycja Beograd Waterfront. Serbowie nazywają ją Beograd na Wodi. Czy pan się nie obawia, że to się rozszerzy na Bałkany i będzie, nie wiem, Split Waterfront i tak dalej, i tak dalej? Ta inwestycja w Belgradzie jest z udziałem szejków arabskich.
za jeszcze większe pieniądze niż to było w Macedonii. No i chciałem, żeby się Pan ustosunkował do tego Beograd Waterfront. Dziękuję. Tak, mogę się na ten temat wypowiedzieć. Myślę, że są pewne różnice między tymi dwoma projektami. Przede wszystkim projekt w Belgradzie jest finansowany przez inwestorów prywatnych, natomiast ten w Skopie to były pieniądze publiczne. Dlatego też sądzę, że jest to najważniejsza różnica między tymi dwoma projektami. Z drugiej strony projekt w Belgradzie znajduje się tylko w jednym miejscu w centrum miasta, więc oczywiście to zniszczy widok starego miasta, ale chcę powiedzieć, że o ile wiem, to jest ciągle jeszcze wstępny etap tej budowy i nie znam jego szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że osoby, które znam w Belgradzie, są bardzo złego zdania na temat tego projektu. I z tego, co widziałem sam w Belgradzie, nie ma również żadnej logiki, żadnego uzasadnienia, dlaczego ta lokalizacja jest tam. Natomiast nie mogę więcej komentować, bo nie mam dostępu do informacji na temat planów. Mogę jedynie powiedzieć, że na przykład tak, były też podobne projekty jak Skopje 2014, na przykład w Bukareszcie w przeszłości, w latach 80. I myślę, że niszczenie centrum miasta w niektórych miastach bałkańskich bez większego projektu, tak jak na przykład w Prisztinie, więc budowanie budynku bez jakiegokolwiek planu rozwoju przestrzennego, to ma miejsce. Więc powiedzmy, że najprawdopodobniej może zatrzyma się to ukierunkowanie w kierunku miast trzeciego świata, bo tak to zaczyna wyglądać. Mam taką nadzieję. Jeszcze tylko dwa pytania. To jeszcze mam dobrze, ale ladies first. Panie pierwsze. Będąc w Skopie w zeszłym roku, bodajże jesienią, napotkaliśmy większość tych pięknych, nowatorskich zarówno budynków instytucji publicznych, jak i samego Aleksandra, upstrzonych farbą. I moje pytanie, jak rząd, jak media odbierają, no bo trudno powiedzieć, że te rzeczy zostały umalowane, żeby je upiększyć, raczej jest to jakiś wyraźny komentarz społeczny. I jak media i rząd to komentują? Dziękuję. Yes. Tak. Chcę powiedzieć, że tak, jedna rzecz, o której nie powiedziałem na tym wykładzie, że wiele z budynków w ramach Skopje 2014 już jest wpisanych w Narodowy Rejestr Pomników Kultury, a więc dlatego chcieli ścigać te osoby za niszczenie obiektów, które znajdują się w tym rejestrze, a więc myślę, że jest to oczywiście prokurator otwiera sprawę dla osób, które protestują. To są sprawy przeciwko osobom, które rzucają puszki z farbą na pomniki. I chcę powiedzieć, że ten cały proces się jeszcze nie skończył, więc nie wiemy, co stanie się z tymi osobami, które protestowały. Więc to zdarzenie stanowiło pewnego rodzaju część tej kolorowej rewolucji, więc był to silny nacisk na to, że Skopje 2014 to ogromne marnotrawstwo pieniędzy, tworzenie czegoś, co nigdy nie było
było częścią historii stolicy Macedonii. I rząd zdecydował w ciągu zeszłego roku na wydanie pewnych środków na, powiedzmy, na odbudowę tych uszkodzonych budynków, a więc chociażby na zmycie tych farb z elewacji budynków, tak żeby wyglądało, że nic się nie stało. Ostatnie pytanie wieczoru, bardzo proszę. I'm going to visit Macedonia. Wybieram się do Macedonii w tym roku. I chcę zapytać, jadę w góry, ale spędzę też kilka godzin w Skopie. Pytanie moje jest takie, jakie jest najważniejsze miejsce, które powinienem zobaczyć według Pana? A drugie pytanie jest takie, jakie jest Pana ulubione miejsce w Skopie? Dziękuję. I would definitely say the old bazaar. Więc chciałbym powiedzieć, że stary bazar, a więc część starego miasta z fortecą. Zachęcałbym też do zwiedzenia Muzeum Sztuki Współczesnej, jak również Muzeum Miejskie w Skopie, stary dworzec kolejowy, gdzie częścią ekspozycji stałej jest wystawa na temat trzęsienia ziemi w Skopie. Więc myślę, że powinien Pan też pójść zobaczyć Matka, czyli taki kanion w zachodniej części miasta. I myślę, że nie mam też innych sugestii, ale tak, mówię o centrum miasta. Najpiękniejsza część w centrum miasta to stary bazar. Oczywiście zachęcałbym też Pana do zwiedzenia centrum kultury, a więc budynku opery i baletu. Myślę, że to też może być ciekawe. To dla mnie jest zawsze bardzo inspirujące. Dla mojej pracy, otwiera umysł na wiele rzeczy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, podziękujmy Panu doktorowi Klarzewskiemu. Tak jak Państwo widzą, to może być też opowieść o sukcesie. Bardzo dziękujemy za Pana niezwykle ważną lekcję siły historycyzmu i jego ubóstwa. Bardzo dziękuję.